Ohajo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ambrio i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mortal Kombat Complete Edition. Dokładnie tak. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku, no tak jak zawsze sporo się wydarzyło, dlatego że już jesteśmy przy zakończeniu gry. Jak widzieliście, za dobrze nie jest, bo Quan Chi ma duszę wszystkich poległych wojowników ziemi jako zapłata od Shao Kahna za ciągłą przynależność i wierność Outworld. I oraz większość sojuszników, zawodników, jak zwał, tak zwał, ziemi padła. I teraz, jako Quan Chi, zażądał, nie wiem czemu, od nas walki. Wiecie, no bo niby nie zgodził się na warunki, a i tak mamy z nimi walczyć. Czemu? Nie mam pojęcia. Tak, tak wygląda właśnie ten poziom, ten etap w sumie, bardziej już w grze. Walczymy w systemie 3 na 1. Bez zmian, ale jeden przeciwnik po drugim. Aj. Tak, będziemy prowadzić do skutku. Bo innego wyjścia nie mamy. Co ty robisz, Jax? Co to za ruchy były? Mamy go? Plusem jest to, że przynajmniej pod każdej walce resetuje się ten pasek tego. Ten pasek X-Raya, przez co przynajmniej, jeżeli będziemy uderzać jako pierwsi, możemy sobie pomagać X-Rayami. Dobra. Po nim. Chodź, Striker, nie wstydź się. No i straciliśmy szansę na X-Raya. Ogólnie to powiem wam, że w sumie chyba najbardziej ja sobie utrudniłem tą walkę. Bo wciąż, przypominam, to jest wciąż trudny. Nie. Aj. Ac! Czemu? Czemu musisz użyć tego ulepszonego ciosu? Wow. Kabal. On mnie chyba już rozwali, co mi się wydaje. Każdy prędzej nam się X-Ray naładuje i jakoś damy radę, nie wiem, go skontrować, albo do czasu naładowania X-Raya, jeśli go okrepiemy, ale chyba już po mnie. Tak. Wow. To co jest? Czemu znowu? Nie, on mnie jakaś dziwnie łapią. Ja nie wiem, co się dzieje po prostu. Dobra. Mam cię. Ała. Nie, widzicie, ja skaczę i po prostu Jax mnie jakoś łapie w locie i... O, widzicie, znowu to chciał zrobić. No. Na nic mi się już to nikt sobie nie przyda. Chyba, że... Dobra. Mamy First Strike'a. First Strike'a, Striker. Nie, powiem wam, że ja już nie wiem, co ja mam tutaj robić, nie? Chyba wiedział, co chcę zrobić. Au. No wiecie co? Ostatnia próba. Jak nie wyjdzie, to ja przyjdę do was, jak już będę wygrał z Kabalem. Bo coś czuję, że te walki w systemie trójkowym będą trudne, a... Spróbuję zrobić na hardzie. A czemu on tak potrafi chwytać w tym locie, no? Nie powiem, już trochę się zdenerwowałem.
Widzicie? To jest po prostu ten Jax. Pytanie, co ci jest praktycznie cały czas. Mam tą kulę i won z tej areny. Już straciliśmy szansę na X-Raya po raz kolejny. Nie wiem, jakim prawem on mnie tam zablokował. Ale już powoli się zaczynam denerwować i hasłek w moim głosie. Fuck! Dobra. Wrócę do was, jak będę na końcu walki z Kabalem. Bo to póki co nie ma sensu. Więc ZW. No i jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, Kabalowi zostało dosyć mało życia. I jest. Wygrana. Kitana, Nightwolf, Kung Lao. Z tego zestawienia chyba najbardziej się boję Kitany i Kung Lao. Netów chyba jeszcze jest do ogarnięcia. Aj. Ale powiem wam, że jak mi się uda, to pokażę wam taką kombinację, która może wam trochę pomóc przy tej walce. Kurde, nie wychodzi mi teraz. Chyba za szybko ściskałem te guziki, że mi teraz nie wychodzi. O, dobra, te trzy uderzenia. Pewnie zadają całkiem sporo obrażeń, jeżeli dużo razy będą was skontrować w locie przeciwnicy. To po prostu, wiecie, używacie tej kombinacji. Ona ja się chyba wciska na padzie od PlayStation kwadrat, trójkąt, kwadrat, a na Xboxie to XYX. Więc jak coś, to nie ma za co, jeżeli wam to pomoże. No i Nightwolf. Zobaczymy, czy jest taki do ogarnięcia, czy... Okej, okay, umiesz inny ruch Nightwolf? Powiedzieliście, na 5 ciosów użył 4 razy tej szarży. Nawet ja jak coś chciałem pomóc, to nie używałem tego aż tak często. Dobra, chyba komputer chciał mi przekazać tak subtelną uwagę, że Nightwolf jednak jest ciężki, bo komputer lubi się sobie nim pospamować. Teraz spróbuję jeszcze raz. Jak się teraz nie uda, wracamy jak będę przy końcu walki z Kung Lao. Bo wiecie, inaczej to będzie trwało w nieskończoność, ja też chcę po prostu wam pokazać, jakie są walki, tak? O, to są walki z scenami trójkowym, więc niejako no nic was nie omija tak czy siak. Bo słyszycie, jakie będą walki i z kim będą. Dobra. Pokitanie. Mamy jeszcze sporo życia. Jest i Nightwolf. Nie mogę dać mu się podnieść, nie? Bo coś czuję, że ja mu się tam raz podnieść i on zacznie używać tej szarży. Jeszcze raz niepozornie, bo nie używa tego, ale... Ja czuję, że to jest tylko kwestia czasu. Dobra! Witam w momencie, jak skakał. Kula. Masz. Mam cię. Okej, okay, połowa życia i jeszcze Kung Lao. On się lubi teleportować, więc... Więc może być różnie. Jeśli lubi się kręcić. No halo!
Nie, dziwi mnie to, bo widzieliście, użyłem tego, a on po prostu ściągnął do rady mi zatrzymać. Mimo, że już był przy kontakcie z moim ciosem. Nie! Walcz się! Ło! Udało się. Oni ci tak pokazali, że faka jest Raiden. Your world is near destruction, yet they do not act. They must! Only through mortal combat may Shao Kahn merge the realms, lest he face the judgment of the Elder Gods. Lest he face the judgment of the Elder Gods. He must win. It is you who face judgment, Raiden. Thank you, Quan Chi. I now know what must be done. Realm empty-handed, I see. Liu Kang! Liu Kang, I now realize what we must do. We must allow Shao Kahn to merge the realms. Liu Kang, on chyba... No właśnie, on tego nie posłał, co mi się tak wydaje. What he does, the Elder God's fury will fall upon him. Defeating Shao Kahn before the merge is but temporary. He will return, bringing Armageddon. I have foreseen it. Enough, Raiden! Oho, o wilku mowa. Shao Kahn we własnej osobie przekracza bramę ziemskiego wymiaru. Liu Kang, I cannot let you fight Shao Kahn. Then you are my enemy. Oho. Walka w sumie w tym przypadku chyba nie jako mistrza i ucznia. Znaczy przyjaciół przede wszystkim, ale niejako wiecie. Niejako widzieliście, jak Liu Kang zawsze trzymał się Raidena od początku praktycznie turniejów. Dobra. Aj! Jaką mi kopajkę zrobił? Tutaj nie ma co oszczędzać. Jak mam X-raya, od razu w niego. To jest taki etap gry, że jeden błąd i po was. I chyba to składają się dwa czynniki, czyli poziom trudności. Mam nadzieję, że wam nie ścięło. Poziom trudności. I niejako etap gry. Bo jak wiecie dobrze, to jest ostatni rozdział. Ała, ała. Ale tak myślę, że jeszcze największy challenge przede mną. Raiden, on ci już nie posłucha. Liu Kang, stop! Liu Kang, Raiden, no! Enough of your madness. If you must die, so be it. By the gods, no! Raiden, jego też nie możesz uleczyć, jak Jaxa. Liu Kang, forgive me. You have killed us. Oh. Oh. No i mamy go. Shao Kahn we własnej osobie.
come to your senses. Earthrealm's citizens suffer. Further resistance serves no purpose. All these ages you have fought me. You denied me my rightful claim. Not this time. Czy jednak Szałka nie przyjmuje tych wyrazów wdzięczności tego wyrazu, że wygrał? Jak wiesz, wygrana to mu nie wystarczy. I że chce po prostu dobić Raidena. Niejako przypomina się sytuację z Armagedonu. Tego, z tego co chyba jeszcze... Wiecie, Johnny Cage i chyba Sonya jeszcze żyją, zostali tylko odepchnięci. Jeden tylko czas jest. Jako czas się po prostu skapnął. Szczególnie, jeżeli tak oni mówisz, pokazali środkowy palec. Przy tej walce z Sindel, jak pamiętacie. Żeby jednak starsi bogowie wspomogli Raidena. Wygląda na to, że raczej tak. Powiem tak, akurat po takim czasie dopiero chcieli go wspomóc. Nie mogli tego zrobić wcześniej, szczególnie, że niejako z tego co wnioskował Raiden, wiedzieli co Shao Kahn planuje. Dla mnie to jest trochę nielogiczne, no ale wiecie. I walka z Shao Kahnem na hardzie. Dobra. Raczej, jeżeli będę się mało odzywał, ale skoro to jest najtrudniejsza walka w całej serii, to wiecie. Mamy go. Ale nie wiem, jak wiele zadadzą nasze ciosy. Póki co jest wyrównanie w miarę. I... dobra, dobra. Nie walniesz mnie. Teraz już walniesz. Kurczę, noc nie swędzi! Dobra. Udało się. Byłem zażegnany. Kurczę, klikam, żeby ten jeden skakał. Nie, że po prostu mi się tak ręce trzęsą, że on nie reaguje, czy o co chodzi. A masz. W ogóle pamiętacie, jak wam mówiłem o tej najlepszej taktyce ze skakaniem za niego i walniem podbródkowych? Powiem wam, że o dziwo... Ostatnio sobie czytałem, że to była taka najłatwiejsza taktyka na pokonanie Shao Kahna w Mortal Kombat 2. O właśnie, takie skakanie mu za plecy i walnie mu podbudkowych. Więc tak powiem, niejako przekazałem wiedzę, jak można Shao Kahna pokonać w innych grach. Ech.
Dobra. Proszę padnij, proszę padnij, proszę padnij, proszę padnij, proszę padnij. Padnie? Jednak nie. A! Kurczę. Dobra. Może jeszcze jedno. Wow. Dobra, nie walnął ich Freya. Jestem plus. Bo ja też czekam, czy ten bozon szybciej jakoś ich Freya ładuje. Bo i tak mają dosyć dużo już tych, wiecie, power-upów, więc... W sumie to by nie było dziwne. Ale też zmienienie nie byłoby wielkie aż. Dobra. Wsparcia dosyć małe. Trochę bardziej wyrównane różnice HP. A masz? Ah, tak blisko. Coś czuję, że on za chwilę użyje X-Raya. Zobaczmy, czy bardzo się mylę. Szczęśliwiejsze, że mi ta teleportacja weszła. Zrobiłem to nawet nie intuicyjnie, powiem wam. Nie wiedziałem, czy kusę, czy skoczyć. I po prostu nacisnąłem. Ała. Kurczę, wielka szkoda, że ona się tak automatycznie odwraca. Ała. Nie. Szlak. Dobra. Jeszcze jedno, dwie walki. A jak się nie uda, to wrócę do was, jak już będziemy wygrywać. Bo jednak oglądanie takie walki może być nudne. Szczególnie, że wiecie, że próbuję się skupić tutaj. Szlak. Szlak. Widzicie, po uderzenia praktycznie 1/5 życia już po niej. A widzicie, ile ja mu zadaję uderzeniami? 5%. Więc ja muszę 4 razy wykonać takie akcje, żeby chociaż, żeby zrównać się do jego poziomu do jego poziomu obrażeń. 4 albo 5 razy. Nie wiem, nie liczę teraz aż tak, bo widzicie, tak powiem, nic takiej opcji nie pomoże mi w wygraniu walki. Liczę na takiej chwili, a nie takiej opcji. Dobra. Mam cię! Po raz pierwszy widzimy napis Raiden Wins. Mam cię. Sobie powiem, że zastanawiam się, czy ja w ogóle kiedykolwiek grałem na Shao Kahna na hardzie. Pamiętam, że na normalu na pewno z nim walczyłem. Taki był mój przeciekli, że całą grę przyszedłem na normalu. Ale chyba to jest mój pierwszy raz, kiedy ja walczę z nim tak na hardzie. Dobra. Idzie dobrze, teraz tylko tego nie spierdzielić.
Mówiłem coś, Raiden. Mówiłem coś, Raiden, po raz drugi. Mówiłem coś, Raiden, po raz trzeci. Po raz czwarty. Yes! Ło! Dobra, wygraliśmy. Nie wiem, przybij go błyskawicą, uśmieć go, cokolwiek mu zrób. Proszę cię, Raiden. No i chyba w taki sposób kończy się twój dział w turnieju, Shao Kahn. Na wieczność. Aczkolwiek, jak wiemy z innej części, nie dąży na taką wieczność. No i chyba w taki sposób kończy się nasza przygoda z Mortal Kombat. Shao Kahn został pokonany. Amulet Raidena został napragony. Nie, że potrzebowaliśmy Armageddon i jeszcze żyją przynajmniej dwie osoby. No właśnie, ale skutki były wielkie. Jest gdzie większość wojowników ziemi umarła. Właśnie dokładnie to Sarah jedna próbuje teraz powiedzieć, nie? Come, let us tend the fallen. Then we must help our realm rebuild. Our work is only just begun. Po Shao Kahnie został jedynie hełm. I chyba słyszymy. No właśnie. Quan Chi. Your plan worked to perfection, Lord Shinnok. Shinnok, główny boss Mortal Kombat 4. Jeżeli ktoś grał w inne części, to wie, że też Mortal Kombat X. Neither Earthrealm nor Outworld can now withstand the Netherrealm's onslaught. It is time. Soon I will be free. Earthrealm and Outworld will be ours. Nie jest aż nie jest aż Shinnok, z racji tego, że jeszcze nie jesteś w Mortal Kombat X. Ale dobra, taki jest w ten sposób nasza przygoda w Mortal Kombat Complete Edition dobiega końca. Ogólnie to powiem wam, że seria naprawdę nagrywał mi się przyjemnie. Każdy odcinek, powiem wam, fajnie mi się nagrywało. Starałem się zawsze dawać się niejako 100%. Nie ujęć fabuły, aczkolwiek nie wiem, jak mi to wychodziło. Ogólnie to muszę wam powiedzieć, że naprawdę, jeżeli macie opcję, grajcie tą część, bo naprawdę warto. Wiem, że może nie jest to, wiecie, jakieś nie wiadomo jakie przeżycie. Mi się tam podobało mimo wszystko. I powiem wam, że takie jeszcze wielkie podziękowania kieruję do was, bo od pierwszego odcinka, jak zaczynałem nagrywać tą serię, naprawdę wasze wsparcie było widoczne i naprawdę dziękuję wam. Dziękuję wam za taką masę komentarzy, za taką masę dyskusji po prostu. Znaczy, nie, że może niektórzy powiedzą, że to nie jest więcej, ale to jest więcej niż zwykle. Zresztą jestem wam naprawdę wdzięczny, bo każdy komentarz odpowiadałem na niego i czytał mi się fajnie. Dziękuję wam za takie wchodzenie po prostu ze mną po prostu w dyskusję, że mogliśmy pogadać na jakiś temat w tych komentarzach.
Naprawdę było super. Naprawdę powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie się czułem, mogąc po prostu, wiecie, jako skonfrontować się no z wami, z osobami, które po prostu to oglądają i mówią czego chcą, tak? Ogólnie, jeżeli chcielibyście jeszcze zobaczyć, nie wiem, jakąś drabinkę jedną z postaci albo kilka postaci, no to napiszcie w komentarzach, to może nagramy ladder którąś z tych postaci. Bo jak widzicie, niestety przez całą grę nie możemy zagrać wszystkimi. A jednak są postaci, które, wiecie, fajnie by było zobaczyć ich moveset i tak dalej. Ogólnie to mówię, jeżeli macie opcję, naprawdę polecam jakąkolwiek część Mortal Kombat. Myślę, że się nie zawiedziecie. Oczywiście może powiem poza Armageddon i chyba Contra DC, bo z tego co wiem te części zostały przyjęte aż tak dobrze, ale reszta słyszałem, że jest moje całkiem okej. Okay. Ja też wiecie, ja też nie grałem w każdą z tych części, ale starałem się jakąś większą ich część ograć. Nawet w jednym komentarzu pamiętam wpisałem wszystkie części Mortal Kombat jakie grałem. Oczywiście jeżeli chcecie zobaczyć Mortal Kombat X albo 11, no to piszcie w komentarzach. Mówię, mi się to fajnie nagrywało, więc jeżeli bym, wiecie, ograł jeszcze raz. Na przykład X, części, którą jako jednej nie lubię. Zaraz jeżeli robiłbym to z wami, to kto wie, może bym inaczej spojrzał na tą grę. Ale 11 powiem wam, że chyba będzie mi się bardzo przyjemnie nagrywać, jeżeli dotrzemy oczywiście do niej. Jedynka tak samo, bo w końcu niedawno wyszła. I powiem wam, że z tego zobaczyłem, ja już wiem, że ja tylko czekam, aż po prostu będą przeceny i będę mógł po prostu położyć swoje łapy na tej grze. Bo jednak jedynka to jest to, co... No... Przynajmniej z tej części panu tak jak ja chcą, tak. Mówię wam. Ja może teraz będę cały czas po prostu zachwalał tą grę, no ale taka prawda, jak wiecie, to jest moja ulubiona część niejako. Ale na pewno jeżeli nie ulubia, to jedna z ulubionych. Ogólnie to, jeżeli ktoś chce dowiedzieć się, jakie będą kolejne plany na serię, jeszcze nie mam planów, ale wiecie. Gundgrave Gore wciąż się toczy, możliwe, że następne odcinki będą z tego, albo zagram w jakąś inną grę, którą też mam niejako, wiecie, tak z tyłu głowy. Ale co to będzie, to dopiero dowiecie się w... No, jak już on nagrał, nie chcę po prostu spoilerować, co to będzie, bo wiecie. Może też w międzyczasie pojawi się jakiś odcinek, szybko poznaj, bo... Jak pamiętacie, w Gungrave mówiłem, że już jeden odcinek jest na wykończeniu. Jest na wykończeniu, już niedużo zostało. Wiem, że po tym odcinku być może też pojawi się szybko poznaj, kto wie. Ale patrząc po tym, ile czasu to będzie, to raczej zdążę go już zmontować, więc... Raczej po tym odcinku będziecie spodziewać szybko poznaj albo Gungrave'a, jednego z tych dwóch. Oczywiście też wiecie, jeżeli chcecie powiedzieć, co mógłbym poprawić, co zrobić lepiej, albo jeżeli chodzi o jakieś rady odnośnie Mortal Kombat X, albo tego Mortal Kombat, albo ogólnie jak będziecie robić gry z tego typu, pod tego szyldu po prostu takich bijatek, no to możecie oczywiście powiedzieć. Ja mówię, ja każdy komentarz czytam i na każdy to odpowiadam, jeżeli jest to jakieś pytanie do mnie albo coś. Pamiętam, że jak jeden widz mi napisał, chcę sprawdzić, czy jest jakiś ranking tego, jaka postać jest silna, to pamiętam, że powiem wam, że specjalnie wszedłem do gry i specjalnie po prostu testowałem część postaci tylko po to, żeby... Wiecie, że po prostu niejako odpowiedzieć na ten komentarz i oczywiście pozdrawiam cię z tego miejsca, jeżeli oglądasz ten odcinek. Z tego co widzę, to widzę się podstrzygnął i ciągnął. Ogólnie to powiem tak, może mimo, że ta gra ma swoje wady, jak widzieliście już w ostatnich odcinkach, miałem takie zdanie trochę mech, ale tylko dlatego, że po prostu no nie podoba mi się ten, jaki to obrało po prostu bieg historyczny, no bo wiecie, niby okej, niby fajnie, wszystko git, a to nagle historia zmienia się o 180 stopni, nagle po prostu przegrywamy, nagle dowiadujemy się, że Quan Chi ma na nas jakiegoś haka, przez który nie chce zawrzeć jakiegoś układu z Raidenem. A nie zrobić. Dodatkowo nie dowiedzieliśmy się, że i tak wprawdzie w auto coś tak ten. Znaczy, że auto był wierny, ale niejako nie był wierny Shao Kahnowi, jak widzieliście w ostatnich scenach. Więc powiedział się Szynak. Ale mówię, poza tymi kilkoma wadami, jakie tak miałem okazję wymienić, mi się grało naprawdę bardzo fajnie.
I szczerze nie żałuję ani chwili spędzenia z tą grą. Mimo że prawdopodobnie i tak mam jakieś 100 godzin, to i tak, ponieważ że nawet jakbym mógł i w sumie chciałbym, to nawet bym nabił 1000, jeżeli bym dał radę. Po prostu w tą grę gra się super. Ja tu nie mogę nic powiedzieć więcej poza tym, że to jest super. Jako nie wiem, czy to dlatego, że to była pierwsza część, jaką ograłem, czy po prostu jeszcze co innego. Czego dogadę te napisy, nie? Ja sobie trochę posiedzimy, jak tak patrzę. A może jednak nie. Okej, no fajnie, tylko że... Wiecie. Jako nic z tego nie zrobiliśmy. Tutaj pisze. Ale tych napisów końcowych to już nie przy tłumaczyli, nie? Więc czekać, czy endingi teraz są przetłumaczone. To było w sumie ciekawe do zobaczenia. Ale to pewnie sobie sprawę po odcinku, żeby już nie przedłużać. I... Czyżby to był ten koniec? Chyba... Tak, to był koniec. A dobrze, ja już nie bym przedłużał, ponieważ te napisy i tak nam trochę wydłużyły odcinek. Ale oczywiście mam nadzieję, że cała ta seria wam się podobała. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do dania łapki w górę oraz subskrybowania kanału, ponieważ pomaga mi to dotrzeć do większej ilości osób oraz po prostu wiecie, mam większą motywację do robienia dla was filmiku, a wam pomaga być na bieżąco. Także przedłużam, żegnam się z wami Umbrio, no i do następnych odcinków z innych serii. Na razie, cześć!